Znajdujemy się na terenie Izby Pamięci Żołnierzy II Wojny Światowej, zorganizowanej w gimnazjum nr 1 w Środzie Wielkopolskiej. Realizatorem zamierzenia i kustoszem tej izby jest porucznik Jarosław Wietlicki. To jest moja osoba. Jednak zaznaczyć trzeba, że zamierzenie to realizowaliśmy wspólnie z całym zarządem koła, który bardzo usilnie w tym czasie pracował. Trzeba wspomnieć również, że pan dyrektor Andrzej Gniotowski, dyrektor tegoż gimnazjum, zaangażowany był bardzo w otwarcie izby. Całe swe serce skierował na kroki, które tu czyniliśmy i bardzo nas wspierał. Izba powstała po 3 latach przygotowań w roku 2003. W 2005 roku Izba otrzymała imię pana pułkownika Stefana Ignaszaka, cichociemnego, który ma olbrzymie zasługi dla naszego kraju i dla Anglii, bo spowodował to, że o pół roku opóźnione zostały bombardowanie Anglii przez pociski V1 i V2. Izba Pamięci w ciągu czasu, od chwili powstania, tętni życiem. Zwiedzają ją wycieczki, grupy indywidualne, konferencje odbywają się, nauczycielskie, szczególnie dyrektorów szkół, żeby wieść o tym, że jest taka izba, rozeszła się na terenie naszego powiatu i województwa wielkopolskiego. Robimy wszystko, żeby kombatanci, którzy znajdują się w naszym kole, a jest ich nieduża grupa, mogli spotykać się tutaj. Odbywają się tu lekcje historii uczniów tegoż gimnazjum oraz licznie odwiedzają nas szkoły średnie, szkoły powiatowe i szkoły spoza naszego terenu, żeby młodzież miała możliwość przeżycia momentu zwiedzania izby. Przygotowaliśmy aparaturę, która pozwala na wyświetlenie normalnego filmu wzbogaconego o efekty batalistyczne. Zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy, żeby grupy przybywające do nas zostały emocjonalnie przygotowane do zwiedzania izby i jej eksponatów. Nagraliśmy film na płycie DVD, przedstawiając w nim dramat II wojny światowej. A więc od początku, od wycia syren i widoku niemieckich samolotów i spadających bomb, do momentu zwycięstwa w Berlinie. Film ten, według naszych grup zwiedzających, spełnia wspaniale swoje zadanie. Po każdym filmie i prelekcji kombatanta zwiedzający zadają bardzo wiele pytań. Są przejęci tym, co zrobiliśmy. A więc w moim odczuciu spełniliśmy to zadanie i przygotowaliśmy izbę do odbioru, do zwiedzania, do tego, żeby ludzie chcieli przychodzić ją
zwiedzać. Jeśli mówię o izbie, to chciałbym jeszcze powiedzieć kilka rzeczy. Jest tu szereg eksponatów wzruszających, listy ludzi, którzy oczekują na moment stracenia przez gestapowców. Zdjęcia, dokumenty z wyrokami śmierci. Wśród eksponatów mamy takie, które przedstawiają dramat, który przeżywali ludzie. A między innymi autentyczny metalowy pejcz gestapowski, którym próbowali wymusić zeznania. Proszę Państwa, po uderzeniu takim pejczem natychmiast pękała skóra na ciele. Ludzie często w czasie przesłuchań odchodzili na wieczną wartę od razu lub po dwóch, trzech dniach umierali. Jest to eksponat, który trzymam z drżeniem dłoni. Wyobrażam sobie, co przeżywali ci, którzy byli nim mordowani. Proszę Państwa, wśród eksponatów znajdują się zdjęcia żołnierzy Armii Krajowej i żołnierzy Wojska Polskiego, którzy walczyli za ojczyznę. Proszę Państwa, noty biograficzne mówią o ich dramacie. Większość z nich już nie żyje. Tylko nieliczni są jeszcze tu na zdjęciach żyjący. Ludzie, którzy przeszli dramat obozów, ludzie, którzy zginęli, którzy polegli i ci, którzy po nieudanym alianckim zrzucie broni dla inspektoratu AK w Środzie zostali w krótkim czasie w roku 1944 zamordowani, a było ich około 200. Precyzyjnej liczby nie możemy podać, bo nie ma dokumentów. Znalazła się tylko część dokumentów i to, że rodziny otrzymały zaświadczenia o tym, że zmarli lub otrzymali wyroki śmierci. Tylko bardzo nielicznym żołnierzom Armii Krajowej z obwodu Środa udało się po aresztowaniach przeżyć dramat obozów. Wszyscy oni spoczywają już dzisiaj na cmentarzach ziemi średzkiej, a 30 na średzkim cmentarzu. Wszyscy oni otrzymali od nas tabliczki nagrobne z napisem: tu spoczywa żołnierz Armii Krajowej, żołnierz AK. Jest to jedyny sposób, jaki możemy przypomnieć o tym, że w okresie wojny zginęło 6 milionów Polaków, a wśród nich bardzo wielu żołnierzy Armii Krajowej. Wśród eksponatów jest jeszcze jeden bardzo ważny dokument. Obwieszczenie niemieckie o rozstrzelaniu 29 Średzian odbyło się na Średzkim Rynku przed gmachem sądu. Proszę Państwa, kończąc, odczytam Państwu tylko słowa, które widnieją obok tego eksponatu.
Pamiętajcie o tych, co już powrotu nie mają. Witam pana majora Mieczysława Bielawskiego, żołnierza 27 Dywizji Wołyńskiej Armii Krajowej. Miło mi mieć, że jesteś. Dziękuję. Proszę bardzo. Jedną z czynności, jaką podejmujemy w Izbie, jest zbieranie dokumentacji, faktów, a szczególnie tych nieznanych. Jedną z form, którą prowadzimy, są wywiady ze świadkami historii, którzy znają nieznane, niepublikowane dotąd fakty, szczególnie dzisiaj. Interesuje nas okres powstania warszawskiego. I z tego okresu chcę zrobić wywiad z członkiem naszego koła, panem majorem Mieczysławem Bielackim. Gdybyś był uprzejmy, Mieciu, kilka słów o swojej wojskowej historii. Panie poruczniku Jarek, dziękuję bardzo za zaproszenie na ten wywiad. Chciałbym powiedzieć to, co widziałem, co słyszałem i to, co jest niepublikowane, a fakty niektóre są nawet mało znane lub wcale nieznane. Otóż moja droga życiowa jest dosyć kręta. Urodziłem się na terenie Związku Radzieckiego i wraz z rodziną byliśmy zmuszeni uciec do Polski. Do 1939 roku żyłem wraz z rodzicami na terenach Wołynia. Ojciec pełnił funkcję leśniczego. Jeździłem z nim po lesie. Znałem dokładnie teren, który podlegał temu nadleśnictwu. 1939 rok. Ukończyłem szkołę. Rozpoczęła się wojna. Do Wołynia wkraczają wojska radzieckie. Ojciec był prześladowany w Rosji. Musiał się ukrywać. Ojca była chęć wywiezienia na Syberię. Nie znaleziono, bo ojciec się ukrywał. Więc zabrali mnie, 19-letniego chłopca, wywieźli za koło polarne i tam pracowałem przy wyrębie lasu. Lekarz Polak z naszego obozu namówił mnie, żebym się zgłosił do partyzantki radzieckiej i wrócił na tereny Wołynia. Tak też zrobiłem. Zostałem przyjęty, tłumacząc, że znam język rosyjski, ukraiński i polski. I znam dokładnie teren. W związku z tym przyjęto mnie i zostałem wraz z innymi zrzucony koło miasteczka Baranowicze. Był to pierwszy oddział partyzancki kapitana Niedwiediewa. Po pewnym czasie spotkaliśmy spotkaliśmy żołnierzy Armii Krajowej. Był to oddział kapitana bomby zrzuconego przez Anglii na tereny Wołynia. Byli w mundurach polskich, mieli furażerki, orzełki biało-czerwone na furażerkach, orły i
zatęskniłem za tym wojskiem i postanowiłem przejść do tego oddziału. To była bardzo trudna sytuacja, bo ja pracowałem dla oddziału rosyjskiego w celu przeciągnięcia Polaków, którzy służyli w armii niemieckiej w miejscowości Bystrzyce. Było wszystko już dopięte i wtedy kapitan Bomba, dowódca tego oddziału partyzanckiego Armii Krajowej, zwrócił się do mnie, czy nie mógłbym poprowadzić tak moją rozmowy, żeby moje rozmowy, żeby ci żołnierze, ci Polacy, którzy służą w tych mundurach niemieckich, chcieli przejść do partyzantów. Powiedziałem to moim łącznikom. To byli Ślązacy ze Śląska. Mówili świetnie po polsku. Jeden miał pseudonim Czapla, a drugi Bocian. Przekazałem im meldunek od kapitana Bomby i zdecydowali się uciec, bo garnizon już był, wycofywał się, był w rozsypce. Wtedy oni nam, mi powiedzieli, że przejdą, ale tylko do partyzantki polskiej. I ja musiałem się ujawnić. Powiedziałem, tak, chodźcie ze mną, bo ja jestem również z partyzantki polskiej. W ten sposób przeszedłem do AK, dowódcy do batalionu Bomby i za to otrzymałem wyrok śmierci. Zaocznie oczywiście. Walki, a 27. Wołyńska Dywizja, bo ten batalion należał do 27. Wołyńskiej Dywizji, prowadzone były na różnych frontach i z podwójnymi wrogami, bo trzeba było walczyć z Banderą, z Ukraińcami, trzeba było walczyć z Niemcami. No i oczywiście od czasu do czasu były nieporozumienia między partyzantką radziecką i naszym batalionem. Potem batalion otrzymał rozkaz wymarszu na zgrupowanie dywizji, która miała iść z pomocą powstaniu warszawskiemu. Zgrupowanie to miało nastąpić w okolicach Kowla. Szliśmy tam. Batalion nie mógł się przedrzeć przez tereny niemieckie. Niemcy bardzo obstawili teren. Wszystkie drogi, bunkry. Musieliśmy się cofnąć i iść na własną rękę w kierunku Warszawy, w kierunku przez Bug. Zatrzymał się batalion taki zapadły wśród bagien poleskich w wiosce i tam mieliśmy parę dni odpoczynku. W tym czasie pewnej nocy nasz wartownik został zastrzelony. Okazało się, że wyrok ten został wykonany przez partyzantów radzieckich. Ja byłem w zwiadzie konnym i jednocześnie byłem w grupie OSA. Nie będę rozszyfrowywał tego skrótu. Kto był, to wie, o co chodzi. No i dostaliśmy rozkaz pojechać do miejscowości Podralówka. Tam odbywało się spotkanie radzieckich partyzantów z naszym dowództwem. Z dowództwem batalionu Bomby. W tym spotkaniu brał udział Bomba, kapitan Bomba, porucznik Strzemieł, porucznik Niemczyk i kapelan Leon, ksiądz kapelan Leon. Jadąc tam, po drodze znaleźliśmy furażerki naszych żołnierzy.
Dojechaliśmy do wioski, ludzie nas poinformowali, mieszkańcy wioski, że nasze dowództwo zostało aresztowane, wsadzone na sanie, bo to była zima, wywiezione na wschód, w kierunku miejscowości Lewacze. Postanowiliśmy odbić ich, ruszyliśmy, ale po drodze były kilkakrotnie ostrzelani, zostaliśmy, wróciliśmy z powrotem. Ja wróciłem, to już batalionu nie było. Batalion, nie czekając na nasz powrót, pomaszerował w kierunku na Warszawę. Więc zostałem i musiałem się ukrywać przed partyzantką rosyjską. Nie mając innego wyjścia, zgłosiłem się na ochotnika do Wojska Polskiego na terenach Związku Radzieckiego. W ten sposób dostałem się do Wojska Polskiego, przydzielony do 14 Brygady Artylerii Przeciwpancernej. Była to jednostka do dyspozycji Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W tej brygadzie dostałem nominację, ponieważ znałem języki rosyjski, ukraiński. Zostałem mianowany na oficera łącznikowego między sztabem generała Berlinga a sztabem frontu. Pewnego dnia byłem w sztabie frontu w Lublinie. Nagle przyszedł szef sztabu i powiada, że potrzebują tłumacza, ponieważ przyszła delegacja z Warszawy. Wszedłem do sali, był to duży pokój z dużym stołem. Za stołem siedział generał Czerniawski, dowódca artylerii, i kilku radzieckich oficerów. Przy drzwiach stała trójka partyzantów, żołnierzy Armii Krajowej z Powstania Warszawskiego. Było dwóch mężczyzn i bardzo ładna blondynka kobieta. Ubrani byli jednakowo w szare, drelichowe mundury, bluzy były szyte na wzór angielski z paskiem. Spodnie były spinaczami na dole, co u nas była rzadkość, w ogóle nie widzieliśmy takich w wojsku rzeczy. I ta kobieta zwróciła się z prośbą, tłumaczyłem to na język rosyjski, z prośbą o pomoc w powstaniu warszawskiemu. Radzieccy oficerowie wysłuchali tych słów, podziękowali i wyrazili zgodę, że tak, będzie pomoc. No to po wyrażeniu zgody na pomoc w Warszawie powstańcom, delegacja dziękowała, a kobieta, członek tej delegacji, padła na kolana i szła na kolanach przez cały pokój do stołu oficerów radzieckich i chciała pocałować but generała Czerniawskiego. Oczywiście powiedział, nie nada, nie nada. Bo delegacja otrzymała przepustki, o ile wiem, dokładnie wiem o tym, i powrotem odwieziono ich w kierunku Warszawy. Czy dojechali do Warszawy, tego nie wiem. Czy zostali żywi, tego też nie wiem. Chciałem Cię, Mieciu, prosić o to, żebyś wyjaśnił jeszcze jeden fragment. Mianowicie, ta delegacja powstańców, ona bezpośrednio nie dotarła do Lublina, tylko przedtem chyba
tak. Gdzieś skierowała się do sztabu pierwszej armii. Może ten problem byś wyjaśnił. Bardzo cię proszę. Tak, właśnie o to chodzi, że ta delegacja, teraz nawet nie wiem, jak oni tam się przedostali przez Wisłę, czy na Łodzią, czy w Pław. W każdym razie oni się zgłosili do sztabu generała Berlinga. Sztab stacjonował między Puławami a Warszawą, tak trudno mi w tej chwili określić, to był w lesie. No i Berling, nie chcąc decydować sam, zresztą nie miał chyba nawet prawa, odesłał ich do Lublina, do sztabu armii. Ale mimo wszystko na interwencję powstańców generał Berling zdecydował się na podjęcie działań wojennych i o ile dobrze pamiętam, zginęło z nich ponad 450 żołnierzy jego armii. Generał Berling zdecydował się wysłać jedną kompanię wojska na lewy brzeg.